Witajcie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na ranczu, na drugiej pasiece. Przyjechaliśmy poddać matkę nasienioną do jednego z uli. Akurat to jest ten ul, ten pierwszy. Zaraz zresztą sami zobaczycie. Wczoraj robiliśmy przegląd w tym ulu i akurat jeszcze zanim zacząłem robić przegląd, okazało się, że matka leży na wylotku i została zatracona. Nie wiem, czy to pszczoły ją ścięły, postanowiły sobie wymienić. Matka była 3-letnia, jeszcze z czerwonym opalitkiem. No i sprawdziłem dokładnie, co się dzieje w tym ulu. Okazało się, że pszczoły pociągnęły matyczniki. No chyba chcieli wymienić, chcą wymienić matkę i uznali, że tamta matka, chociaż tamta matka była dobra, ładnie czerwiła. Nie wiem, uznały za stosowne, że chyba zechcą wymienić tą matkę, więc dzisiaj pościnamy matyczniki i poddamy matkę czerwiącą. To będzie krainka Niemka. Zapraszam do oglądania. Widać, jak wentylują. Teraz pokażemy. Rozwiewają, rozpowszechniają zapach matki. Ta matka na pewno będzie przyjęta. Zresztą to sprawdzimy. Dobra. I to na razie składam ul. Zapraszam do polubienia mojego kanału, subskrypcji. No i zapraszam do oglądania następnych odcinków. Na razie, cześć. Na koniec jeszcze jesteśmy na fasoli. Tutaj sprawdzamy, jak to kwitnie. No widać, że pszczoła też ładnie chodzi. Nosi nektar. Fasola już kwitnie ładnie. Tutaj jeszcze facelię mamy. Facelia. Także tak się złożyło, że jest kilka pożytków. No i jeszcze gryka. Gryka też już ładnie rozkwitła. Jak widać. Ładnie pszczółka chyba chodzi. Zobaczymy, jak tam na gryce. No, na gryce nie widać pszczoły. Także tak się złożyło, że trzy pożytki wystąpiły. Na lipie też byłem przed chwilą, widziałem masę pszczoły. Jeszcze bardzo chętnie pszczółka widzę, oblatuje, pomimo to, że już facelia przykwita. Pszczółka jeszcze chodzi na facelię. Dobra, to tyle. Na razie.